Cześć widzowie, czekajcie chwilę. Poopowiadam trochę, musicie tylko chwileczkę poczekać. Cześć oczywiście, z tej strony oczywiście GR Marchodzice widzowie. Oczywiście chciałbym wam powiedzieć, poopowiadać troszkę to, co ja wiem, co mi się udało dowiedzieć. Dobra. Także chciałem wam powiedzieć, widzowie, słuchajcie, Bizon to kombajn rolniczy z polskiej służący do zbioru zbóż, rzepaku, kukurydzy, słonecznika, innych roślin nasiennych, kombajn zbożowy pod marką Bizon. Produkowany był przez fabrykę żniwnych w Płocku w latach 1970 do 2004. Z modelu uzależniona była od szerokość zespołu żniwnego mocarni, zespołu mucącego z pojemnika zbiornika ziarno mocy napędowej. Ostatnie 30 sztuk zbożowych o nazwie handlowej Bizon Z58 zostały wyprodukowane spółkę na Newny Holland w Płocku w styczniu 2004 roku. Kombajny Bizon były eksportowane do Białorusi, Brazylii, Czechosłowacji, do Danii, Finlandii, Grecji, Iranu, Irlandii, Hiszpanii, Pakistanu, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i innych, i niezrealizowano eksportu do Tunezji. Widzicie, jakie to były dobre kombajny? Wytrzymały i wydajny silnik zastosowano w kombajnie oraz dostępność części zamiennych, że pomimo upływu lat te kombajny wciąż cenione są przez rolników. Obecne są na polskich polach, zarówno o ile nie ma przepad nad maszynami zachodnimi. Te cechy im inaczej charakteryzuje odgłos silnika. To prawda, Andoria SW400 ma po prostu swój dźwięk i żaden inny silnik tego w tych nowych kombajnach tego nie odda. Obrotach kształt Bizona, szczególnie model Z50 oraz Z56 wypracowałem mu status jeden z najważniejszych maszyn w historii polskiej motoryzacji, sprawdzoneliwej legendy polskiej wsi. Dobra, lecimy. Już wam mówię, co dalej. Kombajny Bizon Ameryki zostały wyprodukowane zaledwie 20 kilka sztuk. Wszystkie wyjechały do Skandynawii. Kombajn był produkowany w 1975. Miał rozkładaną hydrauliczną rurę wysypową, czujnik star, szerokie ogumienie, kabinę z przesuwnymi drzwiami, a przede wszystkim charakteryzujący się zbiornik ziarna, mieszczący 3 tony pszenicy, czyli prawdopodobnie dwukrotnie więcej niż w Bizonie Super. Pojemność zbiornika była w nim wykorzystywana częściowo z uwagi na fakt, im montowanie krótki, skośny ślimak zasypywał ziarno tylko na środek zbiornika. Dobra. Teraz specyfikacje Bizona Z56 Super. Kombajn Z56, opracowany następca kombajnu Z50 w typie Super, jest przeznaczony do zbioru pli na 4 podstawowych zbóż, rzepaku, niektórych roślin strączkowych, zastosowanie pokosów umożliwiające. Mi się nie wydaje, to możliwe, że jest źle napisane. Bizony zbierają wszystkie zboża. Jej do pnia 4 podstawowych zbóż, rzepaku i niektórych. To pewnie chodzi o te. Dwufazowy kombajn jest przystosowany do montowania adapterów do rozszerza zakres zastosowania. Kombajn do zbioru innych kultur nasiennych, jak kukurydza, słonecznik, trawy, koniczyna. Kombajn mogły być fabrycznie wyposażone w rozrabiania słomy. Pojemność silnika 2,5 3 m3,
Liczba kół jezdnych 2 plus 2, czyli 4 to daje. Ogumienie naprzód 23,1, 18 na 26, 10 PR. Tył 10 na 15, 8 PR. Typ wysokoprężny SW, czyli Andoria Andrychów. To była jedna z lepszych firm w Andrychowie, która robiła silniki dla bizonów. Moc silników 73,100 km. Miary. Nie kilometry, tylko konie mechaniczne. Miary. Wymiary. Długość 1400 cm, szerokość 320 cm, wysokość 400 cm, szerokość hedera 420 cm, masa 7700. Dobra, Bizon Z57. Kombajn zbożowy jest przeznaczony do zbioru innych kultur nasiennych. Kombajn ma na budowane ramię mocarkarni. Urządzone 4 rozsypowe do odbioru ziarna na worki, napełnienia worki, zasuwa się rynną na pole. No. Sterowanie poszczególnymi mechanizmami kombajnu za pomocą dźwigni znajdującej się na pomości kierownicy. Koło kierownicy o nas pochyleniu, o regulowanym i dobrze amortyzowanym fotelu operatora za pewnia wygodną pracę. Zespół żniwny odciążony hydraulicznie, całkowicie sterowany podczas biegu maszyn. Odciążenie zespołu żniwnego akumulatorem. Hydrauliczna gazowo ułatwia kopiowanie nierówności terenu. Nagarniacz specjalnej konstrukcji listew napędzany przekładnią bezstopniową sterą hydraulicznie, co umożliwia na dobranie najkorzystniejszych obrotów w zależności od warunków polowych i prędkości jazdy. Pomost kierownicy i stanowi workowania, to są odsłonięte daszkami przeciwsłonecznymi. Hydrauliczny system sterowania, bezstopniowa regulacja prędkości zapewnia kierowcom lekką pracę i jazdę nawet w najcięższych warunkach polowych. Przepustowość kombajnu 5 km na sekundę, 3 ziarna powyżej, 98,5. Obsługę kombajnu zostaną 2 osoby. Silnik SW400 łamane na R3, wysokoprężny 6 cylindrów, chłodzony wodą o mocy. Testowe, tak jak w Bizonie Z56 Super. Sterowanie mechanizmu hydraulicznych, opony. Opony tutaj macie 16,9, 14 na 28, 15, 10 na 15, prędkość jazdy na 1,5 na 20 km, hamulce tarczowo-kulowe, szerokość robocza zespołu żniwnego 420 cm, wysokość cięta 160 mm na 800. Zmiana prędkości obrotowej, przykładnia sterowana hydraulicznie, mocarnia bęben o średnicy 600 mm o prędkości 450 do 1500-150 obrotów na minutę, szerokość kanału mocarni 1260, sisita czyszczące, żaluzjowe, nastawne o długości 3600 mm, ilość klawiszy w CSS 5, masa kombajnu 7 ton. To już mamy. Tutaj jest Bizon Z58. Tutaj widoczne jest. Tutaj mamy giganta. Giganta Bizona. Bizona. Także no, to się udało, to macie widzowie, żebyście nie mówili, że tylko farmingi nagrywam. Ja też jestem fanem starej motoryzacji. Będą na pewno jeszcze zapewne jakieś fajne stare auta ponagrywam. Takie no, na przykład jak Fiat,
Wołga, takie auta będą tutaj na tym kanale. Także łapkujcie, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. To są, ja wam powiem, bo to ostatnie. To są listy modeli, jedno i drugie, to jest lista modeli i tutaj. Jakie wyjechały z Płocka. Także wszystkie od bizonów wywodzą także. Łapkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Udostępniajcie wszędzie, gdzie się da.